Tomasz Zadyma-Gromadzki już po zwycięstwie, po kolejnym powrocie do boksu. No, kolejnym powrocie do boksu, no raczej chyba takiej długiej przerwy nie miałem jak teraz nigdy, więc w takim razie to można tak nazwać chyba taką pierwszą przerwą od boksu, bo tam jak kiedyś trenowałem jeszcze amatorsko, to się według mnie nie liczy, że były zmiany w dyscyplinie, a teraz odkąd cały czas byłem pięściarzem od 2015 roku, no to chyba teraz była jedna taka przerwa i przejście do tego boksu, bo tylko raz kiedy zawalczyłem w K1 mając kontakt zawodowy i to było wszystko. To w takim razie zapytam tak, przede wszystkim gratulacje za zwycięstwo, bo to jest bardzo ważne. I druga rzecz, te ręce ważyły więcej teraz, ciężej się boksowało jednak w rękawicach, czy lepiej na gołe pięści? Czyli to nie można nic powiedzieć po jednej walce, bo to dopiero jest taka pierwsza po powrocie przede wszystkim, nawet jeżeli nie jest po powrocie do boksu w rękawicach, to jeszcze jest po przerwie, po kontuzji, po moim w ogóle takim roztrenowaniu, gdzie nic całkiem nie robiłem, mogą być trochę zardzewiały, bo te ciosy też chyba mi się wydaje jakieś takie wolne były, chociaż na końcu może rozluźniłem trochę więcej takich serii luźnych biłem i kończyłem mocnym ciosem, ale tak to no, za szybko, żeby coś powiedzieć, może jeszcze ten pojedynek i wtedy powiem faktycznie co znowu jest. Nie wiem też jakiego, znaczy według mnie tak no, Adam może mocno nawet dosyć bije, bo to kategoria też półciężka, a ja tych czasów naprawdę nie odczuwałem, czy to przez rękawice tam gdzieś padłem, naprawdę proszę mi wierzyć, ja wskoczyłem, źle ustawiłem kostkę, akurat to była wymiana, prawda, więc jak padłem to wiadomo sędzia mnie policzył, ale nie byłem przymroczony, właśnie pokazałem to, tak mówiłem w wywiadzie po walce, że wskoczyłem w niego, od razu go mocno zbombardowałem, zamroczony nie byłem, chociaż tak myślał, to może też go trochę podpaliło. No ale skończyło się dobrze, prawda, zwycięstwo, tam naprawdę nie było zagrożenia według mnie przez ani chwilę, może w pierwszej rundzie tak trafił też, co trener mi zwrócił uwagę w narożniku, że odsłoniłem się, ale to też mnie nie zamroczył ten cios, no tylko wiadomo, poderwał mi głowę do góry. Dopytam, bo wydawało mi się przed walką, że być może w którymś momencie włączy ci się tak zwana gromda, ale tego nie było, to był bardzo poukładany boks i rozumiem, że tak miało być, zimna głowa, i właśnie konsekwencja i robienie swojego. W gromdzie wszystko się dzieje bardzo szybko, rundy są dwuminutowe, jest akcja za akcją, mały ring 4-metrowy, nie ma czasu tak pomyśleć, więc trzeba było się nauczyć naprawdę być skupionym i szybko reagować. W momencie kiedy wszedłem do boksu, znowu teraz na rękawice, coś co u mnie według mnie chyba, no, mam nadzieję, a nawet myślę, że było widać, był właśnie boks poukładany, spokojna głowa, ponieważ to czasu mi się wydawało bardzo dużo, tempo nagle mi się wydawało strasznie małe, bo no wiadomo, no, to było nagle 3 minuty i nie akcja za akcją i mniej bolesne ciosy, więc tak, myślę, że bardziej szybko to jest takie poukładane, te ciosy mniej ważą. Dopytam, był ten knockdown, czy go nie było? U mnie, że mnie policzył na pewno. Czy to było po ciosie, czy gdzieś ty się potknąłeś? Jak to było? Ja na pewno nie byłem zamroczony, ja tam mówię, gdybym sobie kostkę dotarłem, jeszcze boli na śródstopiu, postawiłem i bo ja wskoczyłem i on może, bo to była wymiana, więc tam na pewno jakiś czas mógł zahaczyć, ale naprawdę wstałem, nie było zamroczenia. Ale... Prawy sierp na czoło wszedł wtedy. No ale to nie ma znaczenia, naprawdę, bo wiem co czułem w głowie i nawet jeżeli jak wstałem, to jeszcze nawet tak mówię, on myślał, że ten zamroczony wskoczył i głupio się zaczął nadziewać na moje akcje, więc to nawet może było dobre, bo że taka zmyłka, no bo wiadomo, minus punkt był, ale no, ja wiedziałem, że on nie zaważy na tym ciosie, na tej walce w werdykcie. Tam pan Kończyński prezes powiedział, że o, myślałem, że 6. runda, tam coś, tam będzie Zadyma wskoczy, coś, ja mówię mu, ale po co? Może w końcu czas się nauczyć reboksować, wygrywałem walkę, po co ryzykować? Wciągnąć go, pobawić się boksem, nauczyć się czegoś, nagle znowu zacząłem robić coś, co nie robiłem nigdy, czyli tak, zejście na skos, baba, 4 ciosy luźne, jeden mocniejszy na dół, znowu jakieś zejście, znowu jakieś leciutkie parę ciosów, może czas nauczyć się troszeczkę więcej boksować, a nie tylko bić się, bo najwyższy czas. Pytam ciebie o różnicę, bo jednak widoczna chyba jest różnica w ciosach na dół, bo one wydaje mi się były kluczowe w tym pojedynku i więcej zadałeś ciosów na tułów niż właśnie chociażby w gromdzie, mniej się tych ciosów na tułów jednak zadaje. No bo tam jest ciężko tak przycelować, tak powiedziałem, no jest tempo wielkie, więcej wymian ciągle. Tutaj jest łatwiej znaleźć dystans, ring jest bardzo duży, dużo z tego miejsca. Naprawdę bez rękawicy ta ręka jest szybsza, a tak teraz z rękawicy nie dużo jest większa, to jeszcze jest wolniejsza. Naprawdę o wiele bardziej te ręce widziałem i dlatego gdzieś nawet, proszę tam zwrócić uwagę, na półdystansie nawet nieraz było tak, że akcja, na centymetr się odchyliłem, znowu ponowiłem, zrobiłem rotację, znowu ponowiłem akcję, gdzieś było tych rotacji nawet i odchyleń, czego nie było w gromdzie, bo w gromdzie czasami nie da się, bo jest za wolno, albo na muszliny na plecach, bo jest mało tego miejsca. Przede wszystkim kolejna rzecz, tu jest przeciwnik mojej kategorii wagowej teraz, tak? Ważyliśmy tyle samo, 89 coś, mieliśmy poniżej limitu nawet z tolerancją, w takim razie podobne warunki mieliśmy bardzo fizyczne. Wzrostem dosyć podobny, tam może 10 cm wyższy, czy tam ten, może, dla niektórych to jest może dużo, ale w gruncie mieli 1,96 m, 90 m, 94 i z nimi walczyłem, a nagle wchodzę do zawodnikiem, który ma tylko 10 cm więcej, no to naprawdę nie był dla mnie jakiś tam problem skrócenia dystansu, wyciągnąć go. No też oczywiście pamiętajmy, że też zależy od poziomu przeciwnika, bo inny przeciwnik w tych warunkach fizycznych, inaczej pokładem technicznie bardziej doświadczony, mający więcej walk, czy młodszy od niego, nie obrażając Adama, no będzie szybszy i miał więcej doświadczenia i będzie lepiej z nim boksował. No ale na dzień dzisiejszy, no ja jestem zadowolony tak z pojedynku, ponieważ Adam też bardzo fajnie z Holderem boksował, widziałem, prawda, czy tam, no widziałem po prostu jego walki w przygotowaniach i bardziej mi się wydaje, że wszędzie się pokazał niż na tle moim, mimo że to jest moja kategoria wagowa. Tomek, a jak twoje ręce, jak ręka, bo też wiemy, jakie problemy zdrowotne miałeś i to też mogła być jakaś zagadka, obawa przed tą walką, jak to będzie wyglądało? Nie, obawa była tylko jedna, że jak pęknie w rękawicy ta ręka, to nie mam czego szukać w walkach na gołe pięści, no bo jeżeli by w rękawicy ręka bolała i pękała, to po co mam iść na gołe pięści? W momencie, kiedy ja jeszcze w styczniu uderzyłem na pierwszym treningu luźniutką akcję i znowu złamałem rękę, to się załamałem. Tyle, że nie przestawiłem, to już nie jechałem i nie musiałem mieć drutów i nastawianych tego, prawda? Ale znowu przerwa, tylko robienie siły, czy tam powiedzmy, wiadomo, bieganie. Dopiero potem gdzieś tak naprawdę ja na początku marca zacząłem naprawdę trenować boksersko, czyli 2 miesiące później dopiero, bo tego nigdzie nie mówiłem, ale tak mówię, no ręka bolała, bo dopiero w marcu pierwsza zacząłem bić całej siły worek, pracę z partnerem czy sparingi i już ręka nie bolała i mówiłem, okej, jestem gotowy. Więc no teraz już się nie martwię, martwiłem się przed pojedynkiem, że mnie to zamknie w drogę już całkiem, te złamanie poprzednie i ten zabieg. Teraz jest okej.